Serdecznie Państwa witam. W okresie zbliżających się świąt wielkanocnych chciałabym bardzo przedstawić Państwu tradycję wielkanocnej święconki, którą wszyscy na swoich stołach mamy. Każdy z nas ją przygotowuje. Święconkę powinniśmy robić w koszyczku właśnie wiklinowym, ponieważ wiklina symbolizuje trwałość, wieczność. Umieszczamy wszystkie pokarmy właśnie w koszyczku wiklinowym. Wkładamy do koszyczka chleb. Chleb jest symbolem ciała Jezusa i pokarmem niezbędnym do życia. Wkładamy również wędliny. Najlepiej jak tych wędlin jest duża różnorodność. Kiełbasy, szynki, boczki, polędwice. Wędliny obrazują nam nasze bogactwo. Wzmacniają nasze siły, mają symbolizować dostatek i zamożność oraz płodność. Niezbędnym elementem są jajka. Jajka symbolizują nam budzące się życie. Mogą być mniejsze, większe. Jakie posiadamy? Jajko to symbol życia. Tradycją naszą jest, że po święceniu w niedzielę wielkanocną dzielimy się takim jajkiem. Jajko powinno być podzielone na tyle części, ilu jest domowników. Jajko powinniśmy spożywać na stojąco, ponieważ ma nam to zapewnić zdrowie, dobre życie. I podczas dzielenia się przy stole tym wielkanocnym jajkiem, święconym oczywiście, składamy sobie wszyscy wielkanocne życzenia. Nie może w naszym koszyczku zabraknąć również sera. Ser jest symbolem naszej przyjaźni z przyrodą, ponieważ sery otrzymujemy od zwierząt, od krów, kóz. A jak wiemy, przy narodzeniu Pana właśnie woły, krowy, owce były również przy stajence. Takim bardzo ważnym elementem jest również chrzan, który też powinniśmy do koszyczka włożyć. Jeśli mamy chrzan w całości jako korzeń, bardzo dobrze. Ale nie wszyscy, nie dla wszystkich jest on dostępny, może być również chrzan tarty. Chrzan symbolizuje krzepę, symbolizuje ostrość i dodaje wszystkim pokarmom odpowiedniego smaku. Nie może w naszym koszyczku również zabraknąć soli i pieprzu. Jak mówimy, sól ziemi. Pieprz symbolizuje mękę pańską, a sól za to symbolizuje wytrwałość, trwałość życia ziemskiego i wiecznego. Chroni od zepsucia i chroni nas przed wszelakim złem. Do koszyczka również wkładamy ciasta. Najczęściej są to babki. Wkładamy ciasta. Jest to dla naszej osłody, żebyśmy mogli sobie spocztować. Ciasta są, oznaczają dobrobyt, radość. W koszyczku też powinniśmy umieścić baranka wielkanocnego. I jest to bardzo, bardzo ważne, żeby on się tam znalazł. Jest to symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Najlepiej, jeżeli wszystkie rzeczy, które znajdują się w koszyczku, nadają się do spożycia. Ten akurat baranek jest czekoladowy. Jest to symbol Chrystusa, czystości, pokory, no i oczywiście zmartwychwstania. My też miejmy nadzieję, że w przyszłości zmartwychwstaniemy za sprawą naszego Pana. Nie powinno nam również zabraknąć zajączków. Jak tradycja ludowa głosi, zajączek był obecny przy zmartwychwstaniu Pana i jako zwierzę, które nigdy nie śpi, ma zawsze otwarte oczy, pierwszy widział zmartwychwstanie Pańskie. Zajączek jest symbolem wiosny, odradzającej się przyrody. Również kurczaczek, jeśli mamy, to również kurczaczka wkładamy do koszyczka. On również symbolizuje nam radość, przyrodę, wiosnę. Do dekoracji
akacji, koszyczka. Często używamy właśnie bukszpanu. Jest to roślina przez cały rok zielona i symbolizuje nam nadzieję i wieczność. W krótkim czasie przedstawiłam Państwu, co powinno się znaleźć w naszym koszyczku wielkanocnym, a z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Do zobaczenia.